Witam Was serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Ja nazywam się Ireneusz Fudro i mam przyjemność poprowadzić to spotkanie w ramach Expert Clubu, czyli jednej z marek, którą mam przyjemność zbudować wraz z moimi partnerami biznesowymi. Dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło marki, będzie dotyczyło budowania marki, czyli będzie dotyczyło czegoś, co tak naprawdę daje nam pieniądze, czegoś, co tak naprawdę daje nam. Wkłada nam pieniądze do kieszeni i o tym troszeczkę dzisiaj opowiem. Już na ten temat rozmawialiśmy jakiś czas temu. Ja po prostu zrobiłem na prośbę wielu użytkowników ponownie ten webinar, troszeczkę nazwijmy to rozwinięty, trochę upiększony o nową prezentację. Natomiast na samym początku zapytam Was tutaj, bardzo Was proszę, czy są to osoby, które mnie znają bądź nie znają. Jeżeli mnie znasz, to napisz znam, jeżeli mnie nie znasz, napisz, że nie znasz, albo nie znasz w sensie z internetu i tak dalej, ponieważ nie wiem, czy tutaj mam tutaj się długo przedstawiać, czy po prostu lecimy standardowo z tematem. Znam z Facebooka, super fajnie. Okej, czyli większość osób mnie zna, kojarzy, super, znam Wiltold, okej. Dobrze, mam nadzieję, że macie ze sobą kartkę papieru i będziecie notować, ponieważ ten webinar powtórzony poniekąd na prośbę wielu ludzi, dlatego też, że było tam dużo do notowania, nie wszyscy to robili. Ja tutaj jak najbardziej zawsze mam przy sobie jakiś notatnik, notes, długopis, więc tak to wygląda u mnie. Okej, o, Adrian, witam, znam social mediów, słuchaj. Znam, dawaj czadu, kurde. Fajnie, super, fajnie. Dobra, startujemy. Startujemy o budowaniu marki, czyli będziemy mówić o tym, co tak naprawdę trzeba robić. Ja tylko powiem jedną rzecz, że gdybym ja miał te wiadomości, tą wiedzę, którą dzisiaj przekażę Tobie, wtedy, kiedy startowałem w 2013 roku z marketingiem internetowym, do dnia dzisiejszego niezmiennie cały czas tworzę, działam, tworzę projekty, działam w marketingu rekomendacyjnym, działam w marketingu, nazwijmy to, budując, robiąc sprzedaż za pomocą technik marketingu internetowego, tak. Dla swoich firm, dla innych projektów i tak to robię od lat. Natomiast gdybym znał wtedy te informacje, gdybym znał wtedy rzeczy, które tobie bym powiem dzisiaj, powiem ci szczerze, żeby to mi przyspieszyło mój cały biznes, zaplanowanie całego tego biznesu o lata świetne. Dlatego chciałbym, żebyś dzisiaj wiedział, że być może o pewnych rzeczach dzisiaj będziesz wiedział, pewnie się będziesz miał, tylko pytanie, czy ty sobie już zaplanowałeś, zaprojektowałeś swoją markę, jak to ma wszystko wyglądać, jak chcesz, żeby to wyglądało i po co ci jest w ogóle potrzebna marka osobista. Więc zaczynając od samego początku, będziemy dzisiaj właśnie mówić, jak zaprojektować swoją markę osobistą i stać się biznesowym celebrytą, tak to można nazwać. Natomiast pamiętaj jedną rzecz, że jeżeli chodzi o markę osobistą, to ja mówię o tym celebrzycie internetowym, to nie jest tak. To znaczy, ty nie możesz sobie sami nadać. To markę osobistą, czy jakby postrzeganie ciebie jako biznesowego celebryty, ale tu biznesowego to jest w cudzysłowie, bo w zasadzie w zależności od co ty robisz, czym ty się zajmujesz, tutaj sobie dopisz swoje, nazwijmy to słowo, ja tutaj mówię o biznesie, więc mówię o biznesowym celebrytom. Natomiast to, czy ktoś ciebie tak postrzega, czy ciebie tak nie postrzega, to jest tylko i wyłącznie efekt tego, co robisz, tak? Tutaj sobie sam nie możesz nadać takiej marki, niestety tak to nie działa. Dlatego też chciałbym ci po pierwsze powiedzieć, czym jest w ogóle marka, zaczynając od tego, czym w ogóle jest marka, jak można tą markę zdefiniować. I zamiast mówić sobie suchych regułek, które gdzieś tam możesz zobaczyć, wyczytać sobie w Google i gdzieś tam po prostu się pojawiają, ja chciałbym ci to dać na przykładzie, na prostym przykładzie czegoś takiego, co się nazywa impreza, czegoś takiego, co się nazywa, że idę na dyskotekę, idę do klubu i w tym klubie podchodzisz do jakiejś osoby, tak, jakiejś fajnej blondynki, czy tam fajnej czarnej, fajnej ciemnej kobiety, dziewczyny i mówisz, cześć, słuchaj, ja mam na imię Irek i jestem dobry w łóżku, tak. I to nie jest marka osobista, to jest wtedy sprzedaż bezpośrednia, jeżeli w taki sposób mówisz, tak, czyli cześć, ja mam na imię Irek, czy tam ja mam na imię Rafał, nie wiem, Jacek i tak dalej, Witold, Zbyszek i jestem dobry w łóżku. To się nazywa marketing bezpośredni, tak? Sprzedaż bezpośrednia, marketing bezpośredni, dokładnie tak to się nazywa. Natomiast jeżeli jesteś na tej imprezie z kumplami, jeżeli jesteś jakimś kolegą, przyjacielem i ta osoba podejdzie do jakiejś fajnej dziewczyny, która ci się podoba i mówi coś takiego, cześć, słuchaj, ten gość, który tutaj obok stoi, on ma na imię Irek i jest dobry w łóżku. I w tym wypadku to dalej, w tym wypadku to dalej nie jest marka osobista, w tym wypadku to jest po prostu reklama.
Tak. Natomiast jeżeli zamienimy trochę rolę, jeżeli teraz kobieta, jakaś jest w parze jakaś kobieta, przychodzi do ciebie kobieta i podchodzi do ciebie i mówi: słuchaj, wiesz co, dobrze wyglądasz, w ogóle fajnie, ładnie pachniesz, fajnie mi się z tobą rozmawia, a przy okazji chciałem ci jeszcze powiedzieć, słuchaj, że ja jestem dobra w łóżku, no to jest public relation. Natomiast marka osobista jest wtedy, gdy my teraz zbieramy markę osobistą, kiedy ona następuje w tej całej naszej historii, ona następuje w jednej sytuacji, kiedy jesteś na imprezie, siedzisz sobie w boksie, czy stoisz koło baru i podchodzi do ciebie fajna dziewczyna i mówi do ciebie: cześć, wiem, że masz na imię Irek, wiem, że masz na imię Jakub, Jacek, Zbyszek i wiem, że jesteś dobry w łóżku. To jest marka osobista. I dzisiaj chciałem ci przekazać, w jaki sposób zaprojektować sobie twoją markę osobistą, aby ona działała właśnie w taki sposób. Ten prosty przykład miał ci pokazać, ma za zadanie tobie pokazanie, że dzisiaj marka osobista sprzedaje. Ty, jeśli by stworzysz sobie odpowiednią markę osobistą, będziesz w stanie przyciągać do siebie, już nie mówię jeżeli chodzi o osoby na imprezach i tak dalej, bo jakby nie w tym rzecz, ale analogicznie do tego swoich klientów, którzy będą wkładać swoje pieniądze do twojego portfela, albo będą walić oknami i drzwiami po to, aby coś od ciebie kupić. Tak działa marka osobista, tak działa marka zbudowana na najwyższym możliwym poziomie. Marka to nie jest to, co ty sam mówisz na swój temat, ale to jest to, co mówią o tobie inni. Czyli tak jak widziałeś wcześniej, jeżeli nawet mówiąc o tej analogii do tej dyskoteki, to tam wcześniej widziałeś, że jeżeli ty mówiłeś o sobie, czy ktoś inny, czy po prostu ty mówiłeś sam o sobie, to nie była marka osobista. Tutaj jest sytuacja, w której ktoś inny mówi na ten temat. Oczywiście ty sam możesz kreować pewne wyobrażenia na twój temat. Sam możesz budować pewien wizerunek na swój temat, o czym za chwilę będziemy mówić. Natomiast pamiętaj, przepraszam, natomiast pamiętaj jednej rzeczy, że nie oszukasz siebie, tak? To, że ty coś będziesz mówił, a inni tego nie będą widzieć, no to sam siebie po prostu w tym nie oszukasz, tak? No niestety, ale tak to wygląda. Natomiast co jest bardzo istotne, to, że po co ci jest w ogóle potrzebna marka, czyli wiemy już, czym jest ta marka osobista, tak, wiemy na tym przykładzie. Natomiast po co ci jest potrzebna marka osobista? Przede wszystkim marka osobista jest ci potrzebna do tego, że ludzie kupują od osób, które po prostu znają, lubią, ufają, ale o tym za chwilę. Natomiast chciałbym ci powiedzieć, że każdy chce kupić od najlepszej osoby, każdy chce współpracować z najlepszą osobą. To jest tak, jakbyś miał się wybrać do szpitala na jakiś zabieg, tak? I nie wiem, byliby tutaj 10 lekarzy, jeden by dopiero gdzieś coś zaczynał, drugi by był na stażu, trzeci by miał jakoś tam doświadczenie, ale jest jedna osoba, która poleciła ci go, jedna osoba, druga osoba, trzecia osoba, naczytałeś się na temat tej osoby fajnych opinii, dobrych opinii, tak? Jest uważany za osobą najlepszą. I teraz pytanie do ciebie, z którą osobą z tych 10 lekarzy chciałbyś podjąć współpracę w zakresie jakiegoś zabiegu, to co macie zrobić, tak? Każdy chce współpracować z najlepszymi osobami, każdy chce współpracować z osobami, które najprościej w świecie są numer jeden w swojej niszy, w swojej branży. Tutaj nie da się być numerem jeden we wszystkich kategoriach, we wszystkich rzeczach, ale są numerem jeden w swojej niszy, w swojej branży, tak? Dlatego jest ci potrzebna po prostu marka osobista. Jeżeli chodzi o. Bo po to jest potrzebna marka osobista, między innymi potrzebna marka osobista do tego, że nawet jeżeli dzisiaj nie sprzedajesz jakichś produktów, bo załóżmy coś, nie wiem, no niekoniecznie sprzedajesz jakieś produkty, ale masz jakąś wizję, masz coś światu do przekazania, chciałbyś, aby ciebie ludzie słuchali, to po to ci jest potrzebna marka osobista. Zwróć uwagę, co się dzieje, na przykład, kiedy ja bardzo mocno siedziałem w rynku kryptowalut, cały czas jestem w rynku kryptowalut, kiedy w 2016, 17, 18 roku, nawet do dzisiaj, kiedy była jakaś znana osoba, mówiła coś takiego, nie wiem, przykład z jakąś tam kryptowalutą Verge i ktoś mówi na temat tej kryptowaluty, że ta kryptowaluta pójdzie w górę o tyle i tyle, albo inaczej, że ta kryptowaluta, mam informację, że załóżmy, to jest dobry projekt, tak? Czy jakby ja uważam, to jest dobry projekt. I osoby, które mówiły takie rzeczy, nagle potrafiły podnieść ceny danych kryptowalut o nie o kilka procent, ale o setki, jak nie tysiące procent. Oczywiście to wynika z wielu rzeczy, ale nigdy by tego nie zrobiły, gdyby to nie była marka osobista. Zastanów się teraz ty, czy gdybyś ty teraz wypuścił swoją kryptowalutę,
to czy zastanów się, czy dzisiaj masz zbudowaną już markę osobistą, która pozwoliłaby sprzedać twój token czy twoją kryptowalutę do osób, do twojego środowiska, do tak zwanego wewnętrznego rynku, czy do osób swojego otoczenia. Jeśli dzisiaj zastanawiasz się nad tym, czy w ogóle udałoby się to sprzedać, bądź jeśli dzisiaj myślisz o tym, że okej, trochę bym sprzedał, ale później no trochę jakiś tam, no, nie za dużo bym na tym zarobił, to znaczy, że to spotkanie jest właśnie dla ciebie. To znaczy, że dzisiaj musisz sobie zaplanować, a to mam musi zaplanować, wziąć kartkę papieru i długopis i zaprojektować swoją markę osobistą po to, żebyś, jeżeli będzie taka sytuacja, w której będziesz potrzebował swojej marki osobistej, a tak naprawdę potrzebujesz w każdym aspekcie swojego życia. Pokazałem ci na przykładzie chociażby wpływu społecznego, czy tam jakiś wpływu społecznego, sprzedaży i tak dalej. Ta marka osobista jest ci potrzebna za każdym jednym razem. Okej, to jest bardzo istotne, to, że ja ten temat przerabiam już od wielu, wielu, wielu lat i za każdym jednym razem jest tak, że ludzie mi mówią, że ja już jestem na tym rynku moim, w którym ja działam, jest wiele osób, na tym rynku, w którym ja działam, już są inne osoby, które znają się na tym lepiej i tak dalej, co jest oczywistą bzdurą, tak? Oczywistą bzdurą, ponieważ nie musisz być pierwszy, aby zacząć, nie musisz być pierwszy, żeby z czymś wystartować, żeby zbudować spółkę tego jakoś i swoją markę osobistą. Jak to zrobić? O tym będziemy. Ktoś mu pisze, że nie ma dźwięku, ale to Radosław nie ma dźwięku. No, nie wiem, czemu nie ma dźwięku. Musi się Radosław przelogować do po prostu do innego pokoju. Jeszcze raz się przelogować. Okej, lecimy dalej. Dobrze, i teraz tak, nie musisz być pierwszy, żeby zacząć. Nie musisz być pierwszy, aby po prostu zacząć budować. Ci udowodnię i pokażę na przykładach z mojego życia wziętego. Natomiast chciałem ci powiedzieć jedną rzecz, że Google nie było pierwszą wyszukiwarką internetową, Facebook nie był pierwszym medium społecznościowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to, że jeżeli już patrząc się na tak zwany efekt końcowy, jeżeli już chcesz budować swoją markę, to po prostu ta marka musi się z czymś konkretnym kojarzyć. Daj mi proszę znać, z czym ci się kojarzą te oto, co tu przed chwilą tu widziałeś. Te oto tutaj, no, znaczki, tak? Czym ci się to w ogóle kojarzy? Daj mi znać, proszę, z czym ci się to kojarzy? 3 sekundy. Dobre marki. Dobrze, dobrze. Dajcie znać, z czym ci się to kojarzy? Okej. Motoryzacja, dobra. Wstrzymię się, 3 sekundy. Okej, dobra, tyle mnie nie było widać. Najlepsi, dobra. Super, okej, czyli są już jakieś skojarzenia, tak? Są już potężne firmy rozwijające się. Super, fajnie. Motoryzacja, fajnie. Prestiż, super. Apple, Mercedes, świetnie. Okej, dokładnie tak. Jeżeli tylko patrzymy się na tego typu rozwiązania, to od razu widzimy, z czym nam się to wszystko kojarzy. Ja tylko muszę, słuchajcie, jeszcze tylko jedną rzecz zobaczyć, bo zabrakło mi jednego slajdu na tej mojej prezentacji i teraz się zastanawiam, gdzie ten slajd się znajduje. 3 sekundy. I okej. Miałem dla Was taki jeszcze jeden slajd fajny przygotowany i mi po prostu zniknął. Ale okej, dobra, widzę tutaj już to. Dobra. Zobaczę na drugim komputerze, czy ja mam wszystko w porządku tutaj. Dobra, mam. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej. Więc słuchajcie, ja tutaj zrobię taki mały taki miszmasz. Zatrzymam tą prezentację, bo widzę, że mi się ten slajd nie wgrał. I wrzucę ten drugi slajd. Okej. 3 sekundy to potrwa, więc już mi się tu uploaduje. Dobra, 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 dobra.
Dokładnie tak jak wcześniej powiedzieliście, te marki się z czymś kojarzą. Teraz właśnie brakowało mi do jednego slajdu, którym chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli cokolwiek dzisiaj będziesz projektował, to patrz się też na najlepszych. Ja też, jeżeli coś patrzę, się sprawdzam, obserwuję, to też sprawdzam, jak to wygląda u konkurencji w cudzysłowie, ale nawet nie tylko u konkurencji związanej z branżą, tylko ja na przykład jestem taką osobą, która bardzo podgląda pewnego rodzaju brandy, czyli na przykład, nie wiem, mam polubione wszystkie największe marki samochodowe, mam polubione takie strony, jak polubione na fanpage'ach, czy jest po prostu zapisane na listy mailingowe takich z firm jak chociażby, nie wiem, Media Expert, Media Market, tak, czyli takich brandów różnych znanych. I ty również, taki tip dla ciebie pierwszy do zapisania w tym momencie, to jest taki, że jeżeli chcesz budować swoją markę, albo też patrzeć się, jak działają inne marki, to zacznij najprościej w świecie też obserwować te brandy czy te branże, które Ciebie interesują. Jeżeli chodzi o moją osobę, to oczywiście mnie nie interesuje w tym, co ja robię, ani motoryzacja, ani interesuje mnie w tym, co ja robię, ani na przykład rzeczy związane z Media Expertem, czyli z takimi, no, sprzętem, tak? To jakby mnie interesuje. Mało tego, ja mam też zasubskrybowane wszystkie partie polityczne, jakie są, istnieją. I też czasami dostaję informacje: o, widzę, że ty jesteś tutaj zwolennikiem takiej, a nie innej partii. Nie, to jest w sensie i tak, i nie. To znaczy, nie ma to znaczenia, czy ja mam zasubskrybowane, nie wiem, będę miał taką partię, taką partię, taką partię, taką partię. Ja mam po prostu wszystkie partie, a to, że tam jestem jakimś zwolennikiem z tej czy innej, to totalnie nie ma znaczenia. Ale co ja robię? Obserwuję, w jaki sposób budują te firmy. Czym tobie się kojarzy ta rzecz? Daj mi proszę znać na czacie, z czym tobie się to kojarzy. Tak? Nic więcej ci nie powiem, powiedz mi, z czym tobie się kojarzy to. Z czym, albo z kim, albo z czym tobie się to kojarzy? Wada wzroku. Dobra, dobra, okej. Z czym jeszcze? Dobrze, dajcie znać. Z jaką osobą, z jaką okolicznością, z moją żoną, okej, dobra. Odpowiedzi. Dobra, dawajcie dalej. Z naukowcem, dobra, Henryk, okej, z owsiakiem, właśnie tutaj, świetnie. Sklep okulistyczny. Widzę, że wasza kreatywność mnie rozwala tutaj, powiem szczerze, ale świetnie, świetne odpowiedzi. Okej, z Jurkiem Owsiakiem. Widzicie, tylko są same okulary, które kojarzą się z Jurkiem Owsiakiem. To jest właśnie wybudowanie swojej marki osobistej. Oczywiście szukałem tych okularów takich czerwonych, zresztą to żona mi pomogła znaleźć te okulary, bo to nie są identyczne te okulary jak jego, ale jednak sam kolor okularów z czymś się kojarzy. Co jest bardzo istotne, to chciałbym tobie powiedzieć, żebyś sobie też u mnie zapisał, to abyś dużo sprzedawał w tym, co dzisiaj robisz, to abyś najprościej w świecie zaczął być rozpoznawalny, musisz, nie ma drogi na skróty, stworzyć tak zwaną strategię luzu. Czym jest strategia luzu? Strategia luzu polega na tym, że ludzie kupują od tych, których lubią, ufają i znają. Tak? Ja dokładnie zdaję sobie sprawę, że tą informację, ja to powtarzam wielokrotnie i w zasadzie od 2013 roku tłukę ludziom do głów, że to jest ważna rzecz. Natomiast ludzie z jakiegoś powodu mają na tyle luzu, że tego nie rozumieją. Tak? Czyli o co chodzi? Nigdy nie kupisz osoby, tak nawet na logikę, czy szybciej kupisz od osoby, z którą lubisz, którą polubiłeś, którą już poznałeś. Oczywiście w jaki sposób tutaj te osoby, nazwijmy to, mają cię polubić, w jaki sposób mają tobie zaufać, w jaki sposób mają ciebie znać. Na ten temat znajdziesz między innymi informacje w Elite Expert Clubie. Tam już jest wrzucone bodajże wideo, między innymi, które mówi o trzech takich kluczowych elementach w ramach, trzy kluczowe elementy biznesu online i tam dokładnie rozbija na czynniki pierwsze, w jaki sposób zrobić właśnie to, żeby ktoś się polubił, zaufał i tobie poznał. Natomiast to, co musisz dzisiaj wiedzieć najprościej w świecie, to, żeby zacząć budować swoją markę osobistą, musisz ją kreować i tworzyć właśnie w tym kierunku, tak? W tym to kierunku ma pójść. Jakie są elementy wspierające to, żeby ktoś cię poznał, to, żeby ktoś cię polubił, to, żeby ktoś cię po prostu tobie zaufał? Przede wszystkim elementami wspierającymi to jest między innymi relacje, jakie masz z ludźmi, popularność, wiarygodność, ale też opinia innych ludzi. To są elementy wspierające
tego typu działania. No i teraz powstaje takie pytanie, dlaczego ludzie kupują drogie szkolenia od osób jak Robert Kiyosaki, czy Brian Tracy, czy Richard Branson? Dlaczego ludzie chcą spotykać się z Tonym Robbinsem? Dlaczego ludzie jeżdżą na tego typu spotkania? Tak? Dlaczego ludzie są w stanie wydać masę kasy na to, aby spotkać się, czy zjeść obiad chociażby z jakimś znanym politykiem, czy znaną osobą? Przede wszystkim, ponieważ mają przekonanie, że spotkali się z kimś, kto ma status celebryty. I ty, kiedy będziesz miał status celebryty, będziesz również mógł sprzedawać coraz to lepsze, nie tyle lepsze, coraz to droższe produkty. Ludzie od ciebie będą sami chcieli kupować z tego względu, że będą uważali ciebie za kogoś wartościowego. To nie jest ten status, jak mówiłem wcześniej, nie jest nadawany. To jest status, który tworzy się w oczach innej osoby. Ja ciebie później powiem dosłownie za chwilę, za kilka slajdów, pokażę tobie, jak to wyglądało u mnie, kiedy od osoby, która w 2013 roku zaczynała biznes online na szeroką skalę, gdzie już w 2014 i 2015 roku bodajże sprzedawałem swoje szkolenia, czy swoje coachingi, swoje mentoringi w tych czasach za kwotę około 10 tysięcy złotych, tak, za dwudniowe, czy tam weekendowe spotkanie jeden na jeden z osobami, to wtedy nawet odbyło się to wtedy też online, robiliśmy taki cykl tego typu szkoleń i dokładnie wykorzystałem to, co dzisiaj mówię i dokładnie wykorzystałem to, co dzisiaj tobie pokażę, do tego, aby sprzedawać tego typu spotkania, tego typu szkolenia. Okej, ludzie po prostu muszą czuć satysfakcję, że podjęli słuszną decyzję o współpracy z tobą, tak? Dziś, jeśli stajemy się znani w oczach innych, po prostu jesteśmy uznawani za biznesowych celebrytów.